Ofiara Abla też jest opisana w Słowie Bożym. I zajmijmy się teraz ofiarą Abla. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. Tak mówi werset czwarty, czwartej księgi Mojżeszowej, czwartego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. Przez wiarę urzeczywistnił tę cudowną prawdę, że za pośrednictwem krwawej ofiary można zbliżyć się do Boga. Abel pojął, że grzesznik może postawić śmierć zastępcy pomiędzy siebie a tragiczne następstwa swoich grzechów i że przez krew rzeźnej ofiary, bez skazy, złożonej w celu zaspokojenia wymogu Boga i potrzeb grzesznika, można uczynić zadość wszystkim sprawiedliwym roszczeniom Boga. Tak brzmi w zasadzie streszczenie nauki o krzyżu, w którym to jedynie sumienie grzesznika może odnaleźć trwały pokój. W tym właśnie krzyżu, na którym Syn Boży ofiarował siebie samego bez skazy Bogu, jak czytamy to w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset, i poniósł grzechy tych, którzy w Niego wierzą, Bóg otrzymał należną Mu cześć, został doskonale uwielbiony i zaspokojony. Każdy grzesznik, którego Bóg doprowadził do właściwego przekonania o jego zgubionym stanie, musi odczuć, że oczekują go śmierć i sąd jako sprawiedliwa zapłata za jego uczynki, nieuchronny skutek drogi grzesznika, przed którym nie jest w stanie ujść o własnych siłach. Może dokładać wszelkich starań, trudzić się, pracować w pocie czoła, aby przyrządzić ofiarę. Może czynić śluby i podejmować słuszne postanowienia. Może nawet zmienić swoje życie i wieść je we wstrzemięźliwy, moralny sposób i być szczerze religijny. Może w tym być nawet lepszy niż niejeden inny człowiek. Jednym słowem, może uczynić coś, albo nawet i wszystko, co leży w zakresie ludzkich możliwości, ale mimo to nie jest w stanie usunąć widma oczekujących go śmierci i sądu. Nie ma mocy, aby rozproszyć te dwie ciemne chmury, które kłębią się na horyzoncie. Dla upadłego grzesznika jest rzeczą absolutnie niemożliwą, aby dzięki swoim własnym usiłowaniom przeszedł do sfery życia i odniósł triumf nad śmiercią. Co więcej, jego uczynki są raczej właśnie tym, co zgotowało mu śmierć i sąd, na którym musi stanąć. Dochodzimy tym samym do punktu, w którym pojawia się krzyż. To właśnie w nim, w krzyżu, grzesznik, który odczuł balast, ciężar swoich grzechów, zrozumiał swoją grzeszność i niemoc, widzi cudowną troskę Boga, który sam zatroszczył się o jego potrzeby i znalazł rozwiązanie kwestii jego winy. Tutaj widzi, jak śmierć i sąd ustępują miejsca życiu i wiecznej chwale. Dla prawdziwego wierzącego Chrystus oddalił wiszącą nad nim groźbę śmierci i perspektywę sądu, wypełniając pole jego widzenia życiem, sprawiedliwością i chwałą. Chrystus Jezus, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Tak właśnie, czytamy w drugim liście do Tymoteusza 1:10, uwielbił Boga, usuwając to, co na zawsze musiałoby oddzielić nas od Jego świętej obecności. Objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Tak mówi list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 26 werset. To wszystko występuje obrazowo w tej wartościowszej, bardziej wartościowej niż Kaina, wartościowszej ofierze Abla.
Abel nie próbował w żaden sposób zatuszować prawdy o swoim własnym stanie i miejscu, jakie należało mu się z racji tego, że był grzesznikiem. Nie myślał o odwróceniu ostrza wirującego miecza płomienistego i wymuszeniu dla siebie powrotu do drzewa życia. Nie próbował w przypływie zuchwałości złożyć Bogu bezkrwawą ofiarę i nie śmiał ofiarować mu owocu przeklętej, skażonej grzechem ziemi. Abel stanął na właściwym gruncie jako grzesznik i jako taki postawił śmierć niewinnych zwierząt pomiędzy siebie a swoje grzechy i pomiędzy swoje grzechy a świętość nienawidzącego grzechu Boga. Było to dziecinnie proste. Abel zasłużył na śmierć i sąd. Ale Abel znalazł zastępcę. Tak ma się też sprawa z każdym grzesznikiem, który czuje się bezradny, którego oskarża sumienie, wskazując na należne mu miejsce w sądzie. Chrystus jest jego zastępcą, jego okupem i jego cudowną ofiarą i jego wszystkim we wszystkim, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. Tak mówi pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 18 werset. Człowiek taki czuje, podobnie jak Abel, że owoc natury nie jest mu w stanie pomóc i że gdyby nawet przyniósł Bogu najpiękniejsze i najbardziej godne pożądania plony ziemi, to i tak nie uciszyłoby to głosu jego obciążonego balastem grzechu sumienia, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia. Najszlachetniejsze owoce i kwiaty nie są w stanie oczyścić sumienia choćby z jednej najbledszej plamki grzechu. Jedynie doskonała ofiara Syna Bożego jest w stanie udzielić sumieniu trwałego spokoju. Wszyscy, którzy we wierze pojęli tę Bożą prawdę, mają pokój, którego świat nie jest w stanie ani im dać, ani też odebrać. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak mówi nam Słowo Boże w liście do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain. Tak uczy nas Słowo Boże w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 4 werset.